wszystkich. Dziś krótki spontan w cywilu, czyli bez tutaj nakrycia głowy obowiązkowego, no, gdyż są wakacje. Jestem w cywilu, tak nazwijmy to, więc też jest tutaj to nagranie takie cywilne, dlatego nie jest wymagany strój obowiązkowy, tak to bym nazwał. No, powód jest taki, że no, mój wyjazd do Polski się troszeczkę jakby no, przesunął, ponieważ no, nie mogę dostać miejsca w hotelach, nazwijmy to, w których chciałbym, które powiedzmy wchodzą w rachubę, nazwijmy to, ponieważ są blisko miejscówek, które chciałbym odwiedzić. No, muszę się troszeczkę no, troszkę cierpliwości muszę ukazać. Zobaczymy. Natomiast będąc tutaj jeszcze na północy Europy, nazwijmy to, czyli w Hamburgu, no tak na północy można się kłócić, w każdym razie na północy Niemiec, gdzie zachodzą bardzo ciekawe zmiany. Jak wszyscy wiecie, wkrótce wybory. Będzie nowy kanclerz. Ja już wiem, kto to jest. To znaczy, wiem, nie jestem prorokiem, ale podejrzewam, że będzie to pan Armin L. Na to wygląda. Czy coś się zmieni? Oczywiście nic. Nigdy się nic nie zmienia. To jest właśnie taka ciekawostka, którą wielu nie zauważa, gdzie pokładamy nadzieję w jakiejś zmianie osoby na czubku piramidy, ale tak naprawdę czubek się co prawda zmieni, ale piramida zostanie tak jak stała, tak stoi. Ciekawostki, czy też ciekawostką jest, jak zmienia się tutaj stosunek do tego szaleństwa, które nas wokół otacza. Coraz bardziej tutaj w mediach zaczyna się znowu siać panikę przed gwałtownym rozprzestrzenianiem się tajemniczej zarazy w wariancie D, o nazwijmy to. No jeszcze przed nami no ilość liter w alfabecie jeszcze nie została wyczerpana, także tam jest potencjał jeszcze. Natomiast ciekawostką są pomysły panów z parlamentu, z Bundestagu. Bardzo ciekawe pomysły. Pomysły na przykład o obowiązku szczepień czy ukłuć dla obywateli, dla ich własnego dobra. Dlaczego taka narracja się pojawia? No bo uznano, wbrew temu, co oczywiście się zapowiadało, zresztą tak jak ja mówiłem, gdzie wszem i wobec wszelkie tutaj partie trąbiły, że żadnego jakiegoś przymusu nie będzie. Może nie będzie, nie wiadomo, ale już tu się pojedyncze głosy pojawiają, że jednak to jest coś podobnego do żółtaczki. Wtedy był to grypy podobny, teraz już nikt nie chce tego porównania z grypą, to nie wolno już tego mówić, że to jest grypa. To nie ma nic wspólnego z tym. Może i nie ma, ja nie wiem, nie jestem medykiem, no ale teraz okazuje się, że no, widocznie ma coś z żółtaczką do czynienia, ponieważ porównuje się do żółtaczki, na której szczepienie jest obowiązkowe i nikt nie umarł z tego powodu i dlaczego by nie zaszczepić? Przecież to wtedy, słuchajcie, wróci nasza wolność. No ja tu się pytam, jak to znaczy, że już jej nie mamy, że nam ją zabrano? I właśnie, tu jest taki paradoks. Pamiętajmy, że wolności nikt nie może wam dać. Nie ma takiej siły, która wam daje wolność. Czy może dać, czy jest w stanie dać. Są natomiast siły, które są w stanie zabrać waszą wolność, ale nie dać. Wolność mamy. To jest nasze elementarne prawo od momentu, w którym materializujemy się w tej czasoprzestrzeni. W momencie, kiedy pojawiamy się na tym świecie, mamy wolność. Pojawiamy się z wolną wolą i w pełni, jako w pełni wolne istoty. Od tego momentu zaczyna się nam tą wolność ograniczać i odbierać. Kulminacja tego jest, może jeszcze nie kulminacja, ale właśnie w tym kierunku pojawiają się wszelkie
prawa później, które nam się narzuca, które ograniczają nas coraz bardziej. To, co teraz obserwujemy, jest właśnie takim następnym krokiem w celu kompletnej kontroli nad tym, nad czym myślimy, o czym mówimy oraz kto jest naszym przyjacielem, a kto nie. Niestety jest to straszna rzecz. Przestajemy to powoli dostrzegać. Ja obserwując to nowe pokolenie, to tak zwaną młodzież, która odwraca się od nauki, odwraca się od wiedzy, studiując tylko obszary, tak jak ekonomia, czy gospodarka, czy jakieś formy zarządzania, to się tak naprawdę studiuje. Nikt już nie chce studiować fizyki, chemii, matematyki, astronomii i biologii i tych wszystkich. Bardzo mały procent. Nikt tego nie chce robić, ponieważ się nie opłaca. I tym sposobem społeczeństwo zostaje ograniczone do niewiedzy na temat naszego świata, natomiast nabywa coraz większą wiedzę w sposobie zarządzania i tak naprawdę ograniczania praw swoich współobywateli. Ponieważ to pokolenie kiedyś tam będzie siedziało w jakichś zarządach i ich jedyną myślą, jedyną jak sensem istnienia będzie ekonomia, czyli ekonomia oznacza to jak najbardziej, jak najwięcej wycisnąć z tej tak zwanej szmaty, którą jest społeczeństwo, bo tak oni niestety nas traktują. I tak widać tu w mediach, gdzie wszystko zaczyna nabierać takiej otoczki, ja już o tym mówiłem, takiego smaku, takiej melodii, jak te media, które były w czasie stanu wojennego, które towarzyszyły nam przez wiele lat komuny, jak media, które były cały czas prezentne w byłych DDR-ach, w państwie, które podobnież nie istnieje, ale ja uważam, że wręcz jest przeciwnie, ono właśnie istnieje, ono nie zostało wchłonięte przez Bundesrepublik Deutschland, ale wręcz odwrotnie, owa Bundesrepublik Deutschland została wchłonięta przez Deutsche Demokratische Republik, jak mawiał pewien towarzysz Erich Honecker swego czasu. Taka jest, niestety tak to wygląda. Społeczeństwo jest w ten sposób zdoktrynowane, że ja w kręgu moich znajomych coraz częściej widzę wręcz no nie może ataki, ale taki nacisk na przykład, że z dala się trzeba trzymać od tak zwanych teoretyków spiskowych, że oni tą pandemię czy plandemię, no oni oczywiście mówią pandemię, tam słowo plandemia oczywiście nie wchodzi w rachubę, bo to jest przecież z jakichś niskich pobudek ludzi, którzy na niczym się nie znają. Taki jest trend, czyli wygląda na to, jakby ten cała ta propaganda wreszcie zaczyna zbierać swoje owoce, wreszcie zaczynają przekręcać jakby tych ludzi ze społeczeństwo, zaczynają się ludzie kłuć. Ja już powtarzam cały czas, że nie jestem przeciwko kłuciom i wstrzykiwaniom sobie różnych substancji. Jeżeli ktoś uważa, że ma taką potrzebę i chce i jest to dla niego dobre, dlaczego nie? Przecież jesteśmy właśnie wolnymi istotami, więc możemy sobie z naszym ciałem robić, co nam się żywnie podoba. Natomiast już jest inaczej, kiedy ktoś nam mawia, czy też mówi, czy też w jakiś sposób naciska na nas i wymaga, abyśmy z naszym ciałem robili to, co zostanie nam powiedziane. W tym momencie kończy się zabawa niestety, ale wygląda na to, że to społeczeństwo połknęło to, łyknęło, to nie jest tylko tutaj, to jest w całe zachodnie społeczeństwo i powoli też społeczeństwo w wschodniej Europie to samo. I nie jest w ich myślach z tego, z rozmów z różnymi, powiedzmy, w kręgu tych ludzi, w których się otaczam, nie wynika to z tego, że oni chcą się w jakiś sposób sobie to wstrzyknąć. Nie, motywy są zupełnie inne. Mogę pojechać na urlop, wreszcie mam wolność, wreszcie dostałem wolne prawa. Jak można w ogóle tak myśleć w tym kierunku? Właśnie o to się rozchodzi, żebyśmy myśleli, że za pomocą igły, igła uwolni nas, igła doprowadzi nas do jakiejś, do tak zwanego standardu wolności, który był przedtem. Jak to brzmi? Czyli zabrano nam de facto. I teraz dzieje się coś niesamowitego.
Masowo wyjeżdża się na najtańsze urlopy, jakie są możliwe, gdzie po prostu cała ta masówka jest tam odprawiana gdzieś w Grecji, w Hiszpanii, w Portugalii i w tych wszystkich, i we Włoszech, i w tych wszystkich brudnych plażach Europy Zachodniej. Tak, słuchajcie, brudne, pojedźcie sobie do Sopotu, do Jelitkowa, do Gdyni i zobaczcie, czym się różnią te plaże od plaży gdzieś na Gran Canarii, jak tam wygląda infrastruktura i tak dalej. I ile co kosztuje, i czy trzeba się trzymać cały czas za portfel, tak jak tam. No ale to już takie, powiedzmy, każdy może sobie to sprawdzić, ale najgorsze jest to, że właśnie lądując tam w tym paradisie turystycznym, nagle okazuje się, że niestety nadal trzeba w pewnych być ograniczonym, nadal trzeba pokazywać paszporty, słuchajcie, paszporty, czy ktoś jest ukuty, czy nie. Nadal trzeba jeść w rękawiczkach, nadal trzeba trzymać odstęp i tak dalej, i tak dalej. Trzeba właśnie. No i tu zachodzi pytanie, czy rzeczywiście jest to wolność? Czy jest to wolność, którą sobie za pomocą tej igły daliśmy? Czy rzeczywiście jesteśmy w jakiejś tam postaci uprzywilejowani? Powiem wam, że ja, będąc w Polsce, wjeżdżając do Polski, zauważyłem, że przekraczając polską granicę, stał samochód, który kamerę, taka widać była profesjonalna, taka bardziej militarna, jakieś urządzenie optyczne, które każdy samochód rejestrowało, czyli prawdopodobnie wszyscy byli tam fotografowani, kto wjeżdżali po stronie polskiej, ale nie było żadnej kontroli, nikt mnie nie pytał, czy jestem ukuty, czy nie ukuty, czy mam jakiś tutaj na telefonie jakiś, powiedzmy, znaczek upamiętniający to doświadczenie. Nie, nic takiego nie było. Tak samo było przy wyjeździe. Na kanale tam się jeden komentarz pojawił od pewnego widza, który tam napisał, że ja jeżdżę, bo się pewnie się ukułem. No właśnie, taki komentarz może dać tylko ktoś, kto siedzi właściwie przed komputerem, stuka w tastaturę i właściwie nigdzie z domu nosa nie wychyla, bo gdyby wychylał, to wiedziałby, czy trzeba się okuć, jadąc z Hamburga do Krakowa na przykład, czy nie, czy odwrotnie. Na razie jeszcze tego nie trzeba, na razie jest to wszystko otwarte. Ja mam niestety takie przeczucie, że po wyborach może się to zupełnie inaczej zmienić. To jest jedna taka rzecz. Druga, powstaje niesamowity paradoks, bo zauważcie, że jeżeli wszyscy będą ukuci, albo będzie osiągnięte te 80% i tak zwana ta właśnie odporność grupowa stworzona, nagle się okazuje, że będą ograniczenia, będą, to już zapowiedziano, czy też mówi się o tym, może nie zapowiedziano dla ludzi, którzy sobie tego igły nie zaaplikowali. One będą w postaci bardzo prostej, oni będą wykluczeni z jakichś, powiedzmy, koncertów, stadionów, piłek nożnych i różnych innych takich tego typu historii, gdzie właściwie ludzi się spędza po to, aby oni sobie tam się wykrzyczeli, kupili piwo i wydali pieniądze. Powiem, że nie mam nic przeciwko temu, bardzo dobrze, bo będzie widać wtedy, kto właśnie jest tym motłochem niestety, a kto nie. Oczywiście to jest mocne słowa są, ponieważ nie wszyscy, którzy tam chodzą, oczywiście są w jakiś sposób nieświadomi, to trzeba też powiedzieć, ale prawda jest taka, że większość właśnie z tego powodu będzie chciała, czy też już się zrobiła i się ukuła. Ale zasadnicze pytanie powstaje. Zaczynamy segregować ludzi. W tym kraju już segregacja była. Segregowano na takich i innych, czyli na ludzi, którzy należeli do specjalnej rasy i tych, co do niej nie należeli. I wygląda na to, że teraz znowuż jest porówno, znowuż się mówi co chwilę, że tutaj nie ma miejsca na rasizm, ale właśnie jak nazwać tą segregację biologiczną, tak trzeba nazwać, ludzi, którzy stracili swój kolor skóry, bo już nie ma kolorowych, a z drugiej strony mówi się o, żeby się uznać i przyznawać do kolorystyki społeczeństwa, a tym samym językiem mówi się, że nie ma kolorów skóry, nie ma białych, nie ma czarnych, nie ma żółtych, nie ma ras w ogóle, to słowo ma być wyjęte w ogóle ze słownictwa, być może
być może wkrótce zakazane, bo takie coś też już się pojawia ad absurdum. Tu przypominam film George'a Orwella 1984, który sobie przypomniałem niedawno. Rzeczywiście każdemu radzę sobie. On coraz bardziej nabiera pewnej wymowy, jest to tam w pewnym sensie wyeksponowane, ten świat, ale właśnie dokładnie my milowymi krokami zmierzamy w tym kierunku. I ta segregacja, która nastąpi, nagle okazuje się, że nie ma problemu z tym. Tu nie ma rasizmu, tu nie ma czegoś, są tylko niestety zdrowi i nieukuci. Są to pewne inicjatywy takie, w którym jak na przykład koszulki z napisem niestety, przykro mi, ale zdrowy, lub też takie na plecach ostrzeżenia, uwaga, niezaszczepiony, proszę zachować odstęp, inaczej może skończyć się to śmiercią. Nawet takie coś jest. Także widzicie, jest pewien opór jest w społeczeństwie, tym bardziej, że rząd narzeka, że kampania zaszczepienia strasznie gwałtownie spadła nagle znienacka w momencie pojawienia się wariantów i takich powiedzmy wiadomości, które mówią, że to już nie działa, ponieważ jest zbyt dużo różnych wariantów i trzeba się co chwilę kłuć i wygląda na to, że to kłucie będzie tak jak na grypę, co roku kłucie, pierwsza dawka, druga dawka, trzecia dawka, może czwarta, piąta i szósta i tak dalej, i tak dalej. No więc jest po prostu pytanie, jaki świat, w jakim kierunku idziemy, jaki świat nas oczekuje, jak będzie wyglądało przyszłe pokolenie, czy my, czy w ogóle będzie to świat, w którym będzie można było w ogóle żyć tak naprawdę, bo co to za życie, kiedy będzie ono ograniczone różnymi, powiedzmy, kwestiami segregacji biologicznej. Tutaj również polecam film, może niszowy, może nie za bardzo taki znany, pod tytułem Gattaca. Bardzo polecam ten film, obejrzyjcie sobie. Film moim zdaniem wyprzedził epokę, tak jak i na przykład Equilibrium, bardzo podobne, kiedy społeczeństwo musiało ciągle zażywać codziennie psychotrony po to, aby było spokojne, aby nie wychodziło z ram, aby zachowało normę. Idziemy w tym kierunku właśnie. Dzisiaj są to tak zwane szczepionki na, nazwijmy to, na ową zarazę tajemniczą, która uwijała cały świat, a być może wkrótce będą one obowiązkowe dla każdego obywatela po to, aby się uspokoił, aby mu było lepiej, aby go głowa nie bolała, aby po prostu patrzył, słuchał, konsumował i co najważniejsze, pracował z taką myślą i oddaniem siebie dla tak zwanych wyższych celi czy celów, skąd my to znamy. Także taka myśl, która właśnie w tej zadumie mi dzisiaj naszła, z którą się z Wami podzieliłem, ponieważ no, mimowolnego nadal jest praca nad filmami, jestem tu w tej chwili obłożony różnymi materiałami i pracuję już nad materiałami na nowy sezon. Także myślę, że będzie ciekawie. Obserwujmy ten świat, obserwujmy to, co się wokół nas dzieje i wyciągajmy wnioski, a przede wszystkim starajmy się pomyśleć nad tym, co się wokół nas dzieje. Bo niestety patrząc pod nogi, idąc po zakupy lub też zanurzając się w ekran naszego telefonu komórkowego, niestety to wszystko, co wokół nas umyka i tak naprawdę to, co umyka, to właśnie nas zaczyna zniewalać. Także wystarczy na dzisiaj, bądźmy czujni, trzymajcie się i następnego razu. Cześć!